Siemanko, jestem Technokrata i witam Was na moim kanale. Tym razem bawimy się w technologicznego barmana. Mamy barek i za tym barkiem mamy sprzęt. Więc co to będzie? To będzie unboxing. Tym razem przyszła do mnie paczuszka z upgrade'em do mojego komputera. Spodziewałem się też dzisiaj dostawy z Samsunga G7 do recenzji, natomiast jeszcze go nie dostałem. Ale tutaj mamy też bardzo fajną rzecz do odpakowania i zaraz przekonamy się, co to takiego jest, tylko wezmę swój nóż, włączę Wam intro i lecimy z odpakowaniem najtańszego IO 360 mm na rynku. Okej, nie jest ono najtańsze na starcie, a może nawet już teraz jest, natomiast na pewno nie było na samym początku. Natomiast ja wyrwałem go w absolutnie turbo promocji. W ogóle odpakuję, bo może to niekoniecznie jest to, co ja myślę, że jest. O, coś tutaj... Kurczę, twarda ta tekturka, albo mój nóż tępy. Ale nie chciałbym sobie uszkodzić pudełko, jak wiecie, ja lubię mieć czyste pudełka. Lubię mieć, w ogóle lubię pudełka ze sprzętu, z elektroniki. Zamówiłem to z takiego duńskiego sklepu ProShop czy coś takiego. O, hej, jak widzicie, Deepcool nam się ukazuje. Deepcool, wezmę się tego, pozbędę, bo głośne są te papiery, pewnie w ogóle mnie nie słychać, więc o, hej, to możemy sobie wyrzucić, cyk, nie ma. Mamy nasze chłodzenie od Deepcoola. Deepcool ma w swojej ofercie bardzo fajne high-endowe chłodzenie, jakim jest Castle 360 XE albo EX, jeżeli chodzi o chłodnice 360 mm. Ta L360 V2 to jest wersja no budżetowa ich chłodzenia. Ona na starcie kosztowała coś chyba powyżej 500 zł. Ja to chłodzenie kupiłem za 260 zł. Tak, było przecenione na stronie, na której jej kupiłem, o 40%. No i wiadomo, ono już od premiery jakiś czas minął, więc ta cena na stronie też była niższa. Więc z ponad 500 o połowę ceny, no wydawało mi się hello, za 260 zł IO 360 mm nowe. No grzech nie brać, zwłaszcza, że mam kiepskie chłodzenie. Oczywiście testy dla Was będą. Testy będą wydajności, ale najpierw odpakujemy sobie to pudełko. O, proszę ja Was. Moim zdaniem, albo i nie, ale taki na pierwszy rzut oka, patrząc na tą naklejkę, miałem wrażenie, jakoby to już było kiedyś otwierane, ale nie, raczej nie. Dobra, to już mi się wydaje, nie będzie nam potrzebne. I otwieramy nasze pudło. Powiem Wam, że no pierwszy raz będę miał chłodzenie IO w swoim komputerze. Wydaje mi się, że to jest oczywisty ruch w dzisiejszych czasach. Pudełko całkiem nawet niezniszczone, lekko pozaginane na rogach. I cyk, co my tu mamy? Mamy tu wytłoczkę. W wytłoczce mamy osobno ułożone trzy wentylatory. Tutaj mamy naszą chłodnicę i blokopompkę. Blokopompka jest podświetlana RGB. Wentylatory też są podświetlane RGB. Okej, dobra. Wyciągniemy sobie teraz chłodnicę. Chłodnica o niezbyt grubym profilu. Natomiast moim zdaniem bardzo zacnie się prezentuje. Ma być wyposażona właśnie w taki system odpowietrzania się, zapobiegający zapowietrzaniu się tej chłodnicy i całego układu. Powiem Wam, że na zdjęciach ta blokopompka wygląda na sporo mniejszą niż jest w rzeczywistości. To jest, kurczę, kawał blokopompki. Tutaj oczywiście przykręcamy elementy mocujące, które są tutaj i są na absolutnie każdą, no może poza Threadripperem i chyba 2011 na tej platformy, ale tutaj może na tą platformę HDT Intela jest, natomiast na Threadrippera na pewno nie ma, natomiast jest na AM4, oczywiście wszystkie podstawki casualowe Intela, casualowe, nie wiem, czy to jest określenie dobre, miedziane,
bardzo dobrze, ładnie na wysoki połysk wypolerowane, podstawa tego chłodzenia. Zobaczymy, jak ono się sprawdzi, ale jestem pozytywnie nastawiony, powiem Wam, za 260 zł to jest mistrzostwo świata. Dobrze, zapakujemy to sobie i zobaczymy, co jeszcze mamy w zestawie. Blokopompka naprawdę jest solidna, wielka i taka ciężka. Zobaczymy, jak będzie z kulturą pracy tej blokopompki, ponieważ często przy chłodzeniach IO to właśnie blokopompka jest tym najgłośniejszym elementem całego zestawu. Powiem Wam, że jest to wszystko tak dość ładnie spakowane, tak, że nie jest to powpychane jakoś po prostu chaotycznie. Tak jak już Wam mówiłem, tu są elementy montażowe na wszelkiego rodzaju, a jest nawet AMD i Intel osobno, woreczki są oznaczone. To przykręcamy od spodu blokopompy i montujemy. Tutaj mamy przedłużki RGB. Jeszcze nie wiem, czy będę to wpinał w wyjście na płytę główną. Trzeba przeczytać rzeczywiście instrukcję, żeby sprawdzić, na jakim napięciu działa to podświetlenie RGB. Prawdopodobnie nie jest to AR-RGB, więc będzie działać na wtyczce 4-pinowej na 12 V albo na 5 V. Na 5 albo na 3, przepraszam. Tak, ale mamy tu wtyczkę 4-pinową, więc będzie to zwykłe podświetlenie. Wydaje mi się, że w mój sterownik na płycie głównej Armi za R7 spokojnie to wejdzie. No i tutaj mamy oczywiście podświetlane. Zaraz Wam pokażę jeden dla przykładu. Tak wygląda jeden wentyl, z tego będzie on podświetlany na kolor. Oczywiście zamówię też szklanny front do swojej obudowy, ponieważ moja obudowa nie ma szklannego frontu, ale można go dokupić. Napisałem do Silentium PC, powiedzieli mi spoko, 5 dych z przesyłką, leci do Ciebie szklanny front. Jeszcze nie zamówiłem, ale zamówię i całość montażu plus testy oczywiście będą na moim kanale, dlatego zostawcie suba, bo większość z Was ogląda ten film bez suba, a ja zapraszam Was już wkrótce. Myślę, że powinienem wyrobić się z tym testem do końca przyszłego tygodnia, bo oczywiście będę chciał jak najszybciej zamontować to w swoim komputerze. Nie mogę się doczekać tego chłodzenia, jak ono się sprawdzi. Zrobiłem już testy, jak wyglądają temperatury mojego procesora na chłodzeniu, które mam aktualnie. Jest ono jednocześnie dość głośne. Teraz czeka mnie zamontowanie tego i przeprowadzenie dla Was testów właśnie za pomocą tego chłodzenia, jak będzie ono się sprawować. Bardzo tanie, 260 zł za chłodnicę 360 mm. No nie mam dużych oczekiwań, a wszystko, co przyniesie to chłodzenie, będzie tylko na plus, więc czekajcie, a myślę, że w przyszłym tygodniu pokaże się, myślę, że jestem pewny, że w przyszłym tygodniu pokaże się na moim kanale test tego chłodzenia. Więc zostawcie suba i dzwoneczek, żeby ten film Was nie ominął. A ja zapraszam Was do sekcji komentarzy. Tak, napiszcie, co sądzicie o tym chłodzeniu, napiszcie, co myślicie o moich filmach. Czy ja daję radę na tym kanale, czy jednak powinienem coś zmienić? No, poza koszulką, bo już trzeci film w tej samej koszulce, ale nagrałem wszystkie trzy ostatnie filmy. Znaczy nie wszystkie trzy. Przepraszam, bo w sumie nie wiem kiedy... Nie, ten unboxing pojawi się za niedługo. Pojawi się bodajże w niedzielę. Mamy piątek, nagrałem Technewsa piątkowego, sobotniego i ten właśnie film właśnie w piątek po południu w tej samej koszulce. Przecież się nie będę bawił w zmienianie koszulki, żeby udowodnić Wam, że jest to robione w inny dzień. Czekam, może jeszcze dotrze kurier z Samsungiem G7. No to wtedy będą kozak testy, ale one wylądują najpierw na kanale wideotesty. Dobra, kończę, bo Was bardzo lubię i nie chcę Was zanudzać, żebyście zaraz kliknęli unsub na tym kanale. Do zobaczenia w testach i recenzji tego chłodzenia już jutro. Znaczy jutro nie, już w przyszłym tygodniu. Soon w każdym razie. Cześć!